tak powinno być dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze. Jeszcze tylko się upewnię, czy wszystko bangla, powinno banglać jak należy. Pomijając tą część, w której z jakiegoś powodu obraz jest trochę za duży. Chyba nie wiem czemu. Albo nie wiem czemu. Czym ty jesteś? Dlaczego jesteś takie duże? O. Tak powinno być lepiej. Czemu ci się tak odjechało? W każdym razie powinno już działać. A gdyby tak porobić kłaściwa, bo trochę ich dużo. Tak też uczynię. Tylko muszę poszukać, gdzie dokładnie są rzeczy. Switch map. To chyba nie tak zadziała. Spróbujmy w takim razie przez kasyngi. Cześć, Sebastianie. Miał być nad Sotokandą podobno. Sotokanda. Czy będzie gdzieś takie miejsce? No nie do końca. Na pewno nie będzie tutaj. Jezu. Patrzy na te wszystkie mimany, które tu są i aż się prosi, żeby po nie pobiec. W końcu wakacje. Right, bo istnieje coś jak wakacje. Już zapomniałem o tym kompletnie. Hmm. 21 stopni. Nice. Wiecie co? Chyba tak zrobię, że wezmę sobie po prostu, przelecę od początku lokację jako tako. Pozbieram sobie reliki, mimany i tak dalej. Przy okazji, jeżeli wpadnę na coś, co w jakimkolwiek stopniu przypomina bossa albo questa, to porobię. Bo ewidentnie nie jestem w tej chwili na siłach, żeby robić właściwą lokację jako taką. Więc po prostu może w ten sposób uda mi się albo na tyle zarobić, żeby być w stanie coś sensownego fuzjować, albo po prostu się wzmocnić na tyle, żeby móc sensownie walczyć z tymi nieszczęsnymi Anzo i Otosami. Cześć, Pasku. Naszej ulubionej gry. Znaczy mówię, no jak już przejdziemy tą część tej lokacji, to naprawdę będzie o niebo lepiej, ale samo to, samo użeranie się z tymi wszystkimi Anzo, które tam są, jest zbyt upierdliwe. Powiem tak, ja za pierwszym przejściem, jeżeli dobrze pamiętam, po prostu bardzo intensywnie skipowałem tamtą w część lokacji i unikałem jej jak tylko się dało. Przy okazji jakieś dobiazgi pozbieramy typu incense, nie incense. Tutaj będzie tylko jakaś relikwia. Jakie plany na dziś? Tak jak mówię, na razie moim planem jest pobiegać, pozbierać mimany, porobić te side questy wszystkie, które podkładałem i które mogę zrobić, tak? Bo wiem, że nie wszystkie będę w stanie, tak? Część z tych questów, które mam, wciąż są na nieco wyższy poziom niż chciałbym, żeby były. Ale jeżeli coś się będzie dało zrobić, to spróbuję to zrobić na tej zasadzie. Mam nadzieję, że pomoże mi to na tyle, że będę już w stanie jakoś przynajmniej przeboleć przez ten nieszczęsny Anzu, nie umierając od tego, że akurat krzywo na mnie spojrzały. Jeżeli będę psioczył na to, że nie mogę przez nie przebiec, to być może będę musiał dokonać lekkiej zmiany w setupie, z którego korzystam. Bo obecnie patrzę tak naprawdę na ekran monitora, co ułatwia mi generalnie jako tako czytanie też czatu. Bo patrzę tak naprawdę obok siebie na rzeczy. Ale zdaję sobie sprawę, że przez to mam lekki delay między tym, co jest na Switchu, a tym, co mamy obecnie.
I przez to czasami mogę na przykład wpadać na przeciwników, na których normalnie na Switchu bym nie wpadł, tak? I dlatego się zastanawiam, czy nie będzie konieczna zmiana tego. Ale to dopiero jeżeli rzeczywiście uznam, że będę miał jakieś zauważalne problemy, tak? Rozbijamy sobie trochę rzeczy. Jak dobrze pójdzie, to jakieś suty by tu wpadły. Zwłaszcza, że znają życie przynajmniej parę moich demonów, by się za nie zdecydowanie nie odraziło. Jakieś Dark Sutry dla Alice, jakieś Healing Sutry dla Idun, tego typu rzeczy. Także na razie jest taka, powiedzmy, bardziej zwiedzankowa rzecz. Nie jestem pewien, na ile te wszystkie mimany, które zbiorę, mi dużo pomogą, tak? Na pewno będę mógł się pobawić w te wszystkie rzeczy do Magasuki, jeżeli będzie mi bardzo zależało. Bo tak, to też nie miałem specjalnie nic bardzo ważnego, czego potrzebowałem. Do wykupienia za chwałę, z tego co pamiętam. On ma jaki na szczęście, mają mnie gdzieś. Więcej incensów. Podejrzewam, że jakbym bardzo się uparł, to mógłbym bardzo dużo tych incensów wykorzystać, tylko po to, żeby napakować sobie przynajmniej jednego demona w jakiś sposób. Wciąż nie wydaje mi się, że to jest coś, na czym mi zależy, szczerze mówiąc. Swoją drogą, czy tutaj w przypadku nie był jeden z tych wielkich przeciwników na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie? Przynajmniej jak na etap, w którym go spotkaliśmy i się zastanawiam, czy nie mogę się z nim obecnie pobić. Poczekajcie, on by był tutaj, tak. Mogę zobaczyć w sumie. Zaszkodzić nie zaszkodzi, skoro i tak już tu jestem. Za bossów w okolicach mojego poziomu powinien dostać też w miarę sannej ilości ekstra zależnego, więc tym lepiej. Zobaczymy. Najpierw to zbieram. Ciekawe w sumie, że przez te wszystkie razy, kiedy sprawdzam te punkty, ani razu nie znaleźliśmy żadnej pułapki, ani nic takiego. Dobra, który ty miałeś poziom? Ty mi powiedz, kolego. Miałeś poziom 48, czyli taki trochę bardzo naciągany, żeby się z tobą ubić. Nie mówię, że jest to niewykonalne, ale może być ciężko. Zobaczymy. Jak raz nie wyjdzie, to przyjdziemy później. Bo też nie chcę, powiedzmy, na siłę próbować. Podatny na ogień, Alice jest tutaj kompletnie bezużyteczna, ma Buffodine, czyli prawdopodobnie tego nie wygramy, ale sprawdzić można. On ma Buffu, jest podatny na ogień. Oseb byłby dobry, gdyby nie to, że nie ma umiejętności tak naprawdę. Bo tak to z rzeczy, które mają Agi, to u mnie będzie głównie Questor Quattle bodajże. I niekoniecznie wiele więcej. Wiem tylko, że Alice na pewno będzie bezużyteczna przez to, że jej wszystkie umiejętności to Mudo, na które nasz przeciwnik jest odporny. Z drugiej strony Questor Quattle ma 10 poziomów niżej, co na pewno się źle odbije. Może wrzucimy Valkyrie, żeby tego? Żeby Fangbreakerowała. Cześć, Biki. Ja i też dzisiaj wychodzę z takim bardziej pozytywnym założeniem, bym powiedział, że będę się starał nie denerwować na wszystko, jak leci w tej grze, o tak powiem. Cześć sobie. Wiem, ciężkie wyzwanie, ale wierzę, że mi się uda. Czy ja miałem Fire Gemów? Nie miałem Fire Gemów. Chociaż szalne. Chcę przedłużyć turę, żeby użyć Fangbreakera, bo to potencjalnie może mi dość mocno pomóc z przeżyciem jako tako. Zobaczymy. Przede wszystkim pytanie, ile on zadaje. Na szczęście to mnie trafia. To jest duży plus. Rakundy raczej nie potrzebuję, bo mogę cały czas próbować go zatruwać. A wydaje mi się, że Aramasa będzie robić więcej niż takowych Bullfagger ma tak naprawdę.
Może krytnie. Nope. Najgorsze jest to, że zdaję sobie sprawę, że zaraz będę w momencie, kiedy dużo łatwiej mi się będzie biło włosów przez to, że będę miał tego już i sunę. Więc jest odrobinę unlucky pod tym względem, ale przebolejemy chyba. Złote jabłko daj. Nice. Idą wciąż dość mocno obrywa, ale to nie jest nic, czego nie przeboleję jakoś kompletnie. Dobra, kryty wchodzą, obrażenia też już wchodzą. Więc możemy powoli zacząć go sami bić jak tego. Toxic Spray już raczej będzie mi potrzebne. A nie, Maradżyn jest pewną opcją. Nawet jeżeli zużywa trochę many. Weź po prostu Medę czy Diemlita. Diemlita raczej na siebie. No jeżeli teraz Bola się puści. Na wypadek, żeby można było się dalej pobuffować. Mogę Fanbreakera. Oszczędzi mi to nakładanie buffów co chwilę. A propos Toxic Spray? No niestety Poison nie wchodzi. Aż tak dobrze to nie ma. Idon nie potrzebuje raczej teraz bardzo pilnie... Bowla. Dobra, pytanie, czy jestem w stanie sensownie wykorzystać teraz kryty? Wydaje mi się, że tak. Idon po prostu rzuci teraz ja... to może lepiej będę zaczekać, aż Idon jabłko rzuci z krytami? Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Bo wtedy będę miał pełne buffy jako tako. Więc wydaje mi się, że to będzie mniejsze. Jeszcze kryty wchodzą bardzo ładnie. Przedłuż Toxic Spraya. Ty rzuć jabłko. No i dobra, teraz w następnej turze wydaje mi się, że dużo lepiej wejdzie jako tako Omagatoki. Na szczęście Ubolulis nam wiele nie robi. Teraz na 99% pójdzie Mabufu, dajn. Bo o Yamatsu niczego innego nie używa, co mogłoby nam w tej chwili pójść tak naprawdę. Mabufu, dajn. Względnie jeszcze raz crashę ten slot, ale nie wydaje mi się. Czy ja nie jestem podatny na lód przypadkiem? Nie. Tylko na Hamę. Czyli potencjalnie wydaje mi się, że nawet mógłbym nie używać tego przedmiotu do blokowania, bo Belfegor całą turę spali. Tylko nie wiem, czy przeżyję jako tako. Może lepiej nie ryzykować. W każdym razie, co chcę zrobić, to kryta. To co zwykle. Bez jakiejś wielkiej odmiany. No i to są obrażenia. Takie lubię. Ładnie wchodzi, bardzo ładnie. Teraz powtórka. Damaskus. Nie chcę czakrapotu zużywać na tego typu walki. A jednocześnie widzę, że Idun nie będzie mogła im buffów już przedłużyć niestety. A szkoda. Dobra, zróbmy to w takim razie tak. A jest tamtny, którego mam jednego mniej niż myślałem, że będę miał. A to użyj Bola. No i damy. Praktycznie darmowa tura.
Teraz nam się buffy kończą, ale na to niewiele poradzę tak naprawdę. Z drugiej strony to, że buffy się kończą, ma jedną dużą zaletę. Taką, że gdzieś tam w głowie nie będzie musiał się iść, na pewno mogę zmienić demona. Tylko po prostu sobie grzecznie i kulturalnie wymieni demona. Dobra, Miraż wszedł, więc jest szansa, że tym bardziej nie trafi. Nie nastawiam się na to, ale szansa jest. Czy ja mam w ogóle na co wymienić demony? Tak sensownie. Skuna Hikona potencjalnie ma Fatal Sword'a i Rakundę i Matarukadze ma. To ma rzeczywiście ma sens. Zwłaszcza, że zostaje wtedy wciąż z demonem, który powiedzmy ma odporność na jako taką magię lodową. Lmao. Miraż to zabawna rzecz. Dobra, widzę, że Valkyria też zaraz będzie musiała zostać zmieniona. Dlatego puszczę ostatniego Fangbreakera. I przy najbliższej okazji ją wymienię. Rzućmy Metal Hatcher. Ty możesz chyba pasnąć po prostu. Ale masa czy wymienić Valkyrie? To jest pytanie. Co masz Marakukadze, to może zadziałać jako przedłużenie buffów. Wciąż odrobinę się boję tego, że on potencjalnie może mi wbić tego. Wbić Crash Onslaughta za dużo. Co za szalenie jest. Skończył się Miraż. Z tego co pamiętam w SMT 5 skille działają tak, że jeżeli... Znaczy statusy działają tak, że jeżeli raz wejdą, to potem jest mniej szansa, że wejdą ponownie. Więc raczej nie będzie sensu ich powtarzać w najbliższej chwili. Ja. Przedłuż Rakundę. Pasni. Aramasa. Aramasa jest tak efektywna, jeżeli chodzi o stosunek many do zadawanych obrażeń. Tarukadża. Ja mi nie będę narzekał, jakoś specjalnie. Zwłaszcza, że mogę po prostu zabić Omega Tokikryta. Tylko pytanie, czy go zabiję tym. Podejrzewam, że nie, bo nie mam maxa debuffów. Znaczy, buffów. Bo debuffy właśnie są wmaksowane, chociaż szansa jest. Dlatego kolci trochę, żeby sprawdzić. Chyba nie starczy. Nie, zdecydowanie nie starczy. Byłoby to bardzo życzeniowe myślenie, mieć nadzieję, że starczy. Więc po prostu zrobię to tak. To jest 300% bezpieczeństwa tak naprawdę. Jeżeli teraz umrę, to koluję kompletny bullshit. Jak już mówiłem. Sonia! Trochę ekstra wpadnie. Idun w końcu będzie miała jakiś sensowny czar ofensywny do walk. Tylko tak, jeżeli pozbędę się Resist Darka, to ona po prostu nie będzie go miała, nie będzie miała słabości. Bo nie chcę tracić single targeta w postaci Zanmy, tak szczerze mówiąc.
a jednocześnie mam wrażenie, że wszystko inne jest mi tutaj potrzebne. Tak naprawdę opcje są albo Resident Dark, albo Zanma. Tak mi się wydaje przynajmniej. I nie mogę się zdecydować. Dobra, walmy z lista. Słynne ostatnie słowa. Ambrozja. Oprócz tego, że dostaliśmy sporo ekspa, to wpadł też tutaj w Mankunicu, który pozwoli nam używać ichniego Magasuki skilla, jeżeli będzie mieli jakiegoś demona akurat z tej rasy. Ma po co im powiesz. Mogę przejść tutaj. I nie powinno tej mini wchodzić generalnie, więc mogę po prostu się przejść. Właśnie mówię, wydaje mi się, że tej nie muszę zapisywać, bo jedyne na co mogę wpaść to jakieś demony na bardzo niskich poziomach. Najwyżej, jeżeli się mylę, to możecie mnie wyśmiewać do końca moich dni. Bo kojarzę, że tutaj latało jedno z kurczysyństwa, ale wydaje mi się, że nie na tyle blisko, żebym musiał się tym jakoś specjalnie przejmować. A do ogniska powinienem być w stanie dojść w miarę bezpiecznie. Czy to coś było? Nie. Ale był spadek, ewidentnie. Pamiętacie, jak mówiłem, że coś tu lata? Jak coś tam przeleciało nad głową. Do ogniska. Przyzwyczajenie! Jeszcze z Civiciem ostatnio ogrywamy koło po Elden Ringa, to już w ogóle. Tam też mówię o duchowo ognisko, nie martwcie się. Tam to jeszcze zrozumiałe. Każdy save point, w którym się leczysz, to ognisko. Fight me. W każdym JRPG-u są ogniska tak naprawdę. Jeszcze jak można namioty przy nich rozbijać, to już w ogóle to jest 100% ognisko. Tam jest skrzynka plus jakiś T, plus FOI, więc tam się nie uda. Najpierw rzeczywiście pójdę po tego. A pewnie go biegłem. Ogólnie czasami mam wrażenie, że tak ja bardzo mocno cierpi przed ilością FPS-ów Krema. Albo to po prostu ja nie umiem biegać pięć dwojga. Ale tak trochę duchowo mówię, na tych dużych przeciwników, którzy są na zbyt wysokim poziomie do całej lokacji. Przyzwyczajenia z Personek i odważa z Etienne Odyssey. To wszystko jest za 2700, nie jakoś super dużo, ale zawsze coś. Q było, Q2 mnie podirytowało z tego spajta i nie chciałem tego wracać. Dobra. Dokąd teraz? Te skrzynki z tego spajta miały jakieś rzeczy, które już miałem jako tako, więc chyba nie ma sensu do nich wracać. Więc tylko pozgarniajmy many, które tutaj są. Podejrzewam, że prędzej czy później jeszcze też będę tu wracał, żeby porekrutować sobie demony. Bo lubię mieć ogólnie jak tako pełne kompendium. Więc jeżeli będę miał taką możliwość, to z chęcią to zrobię. A to są Azumi. A gdzie jest Miman w takim razie? Pokazaj mi, jakby był tutaj. Czy on jest na dole, czy on jest tu? Tam nie skali. Okej, czy on chyba będzie na dole? A, tutaj na dole. Okej. Sprytnie ukry... Oh my. Druga najtrudniejsza gra platformowa, w którą grałem w ostatnich dniach, zaraz po Elden Ringu. Seversi byłby w stanie potwierdzić, że Elden Ring to bardzo trudna platformówka. Najgorsze jest to, że nawet specjalnie próbowałem tak powoli spaść. Ej, Mitama.
Zdążę czy nie zdążę? Cztery! Witamy. Czy mam jakiś Magi do Gem albo coś? Nie, a szkoda. Czy mam kogokolwiek, kto używa Magi do? Chyba nie, co? Znaczy mam Punctured Punch'e na pewno, tak? Ale to nie do końca samo. A Megiddo chyba nie będę miał. A szkoda. Czy ty masz Punctured Punch'a? Nie. Dobra. Sakanagi zadziała. To też jest rozsądna myśl. Tylko przez to, ile to zadało, to trochę się boję o to, czy Punctured Punch zada wystarczająco dużo. Zada. Nice. Dobra, teraz tylko mieć nadzieję, że Spyglass pokaże coś dobrego. Najlepiej Zan albo Hame. Młodo. Nie chcę mi się nawet przedmiotów używać. Może nie ucieknie. By the way, Resist Almighty. Fajna zabawa. Parę Grimoire'ów. Expa na tę chwilę już tyle co nic. Ale Grimoire to Grimoire. Dobra, tym razem chciałbym się nie spiedzielić, tylko zgarnąć tego Grimana. Może jeżeli w ten sposób spadnę? Tak. Pięć chwały. Znaczy, Devil Survivor 2 z tego co pamiętam miał dostępny dla gracza Resist Almighty. I dało się robić takie bardzo śmieszne rzeczy jak Purple Mirror, który miał Resist na wszystko i Almighty. Więc to też nie do końca jest tak, że nie dla gracza Kielbasa. Tutaj dużo większym problemem jest to, że przeciwnicy nie tyle używają Almighty, co używają skilli, które ignorują Affinity. Albo inaczej, albo raczej ignorują Resisty, co nie jest tym samym, żeby nie było, proszę nie dać się zwieść. Bo gdyby ignorowali po prostu jako tako Resisty, to byłoby pół biedy. Czekaj, czy ten Miman jest... Tutaj powinien być. A kiedy oni ignorują resisty, to mogą wciąż trafiać nasze słabości ten typem ataku, więc no to tylko gorzej, że tak to ujmę. A kolejna chwała. I teraz większość już będzie tak naprawdę przy tym, przy następnym. Nawet nie przy następnym, tylko. W chuj daleko, że tak to ujmę. I też nie wydaje mi się, żebym miał bossów tak naprawdę po drodze żadnych. Więc czeka nas podejrzewam dość długi bieg przez prawie że nicość. Nawet jeżeli chłopu będzie nam próbował mówić, że mamy tam zejść. Ja to nie, ona ma rację, powinniśmy tu zejść. Co im dobrego dasz? Spyglass? Zawsze coś. Najbardziej mnie smuci tutaj, że nawet jeżeli taki demon, który nam pomaga, znajdzie jakąś ilość kasy, to będzie ona tak żenująco szczątkowa, że aż szkoda słów. A jest powyższa Mitama. Tym razem jedna. A wciąż mam Sakanagi. Jest. Przy czym no, wydaje mi się, że nawet już w drugiej lokacji, gdyśmy poszli, to takie Sakanagi by nam niewiele dało. Tsuchigumo wciąż są wobec nas agresywne, więc też trzeba mieć na uwadze. Jest parę demonów, które niezależnie od tego, czy różnica poziomu wynosi 10 na jej korzyść, czy 100 na naszą korzyść, zawsze będą agresywne i Tsuchigumo akurat jest jednym z tego typu demonów. Dokąd teraz? Tam są tylko reliki, czyli w dużej mierze...
Do wieży zgarnąć parę relików i potem prosto. Ciekawe, ile w sumie w tej chwili, jakbym się postarał, mogę mieć mimanów. Podejrzewam, że nieprzyzwoicie dużo, teraz jak o tym myślę. Tutaj jeszcze powinny być te relikwie. Zgarnę to ostatnio, nie? Daj to. No i dobra. Chciałbym stąd wejść. A tam jest jeden miman, do którego pewnie trzeba spaść skóraż. Bo tutaj nie widzę żadnego sensownego sposobu, żeby się do niego dostać. Prędzej do tego, który tutaj gdzieś siedzi. O, tu jest, okej. Okay. Podoba mi się, jak zepsute są animacje, kiedy jesteśmy za daleko. Spójrzcie. Jak tu spadniemy, to ta animacja będzie dużo bardziej płynna. Ale dopóki nie spadniemy. Czy coś tu jeszcze jest? Nie. No dobra. To tu w takim razie. Czy tutaj gdzieś przy okazji nie był któryś z tych? Z... Tak, jest. Z czterech niebiańskich królów. Też się zastanawiam, na ile jego możemy bić w tej chwili. Podejrzewam, że niekoniecznie, ale... Szanse są, że jest to wykonalne. No, co ja mówiłem o demonach, które chcą wiecznie się bić? Coś mnie tam goni i to na pewno nie jest na mój poziom. Co mnie tak goni? Zeny, racja, Zeny. Doskoczę do ciebie, doskoczę do ciebie. Wiadomo, że tutaj tylko jakieś głupie 5 chwały dostajemy, ale zawsze coś. Ja? Wezmę sobie szybko w sumie skoczę, zobaczę co dostaniemy od Gustawa. 95 milionów to Charge Gem i Concentrate Critical. Critical Gem, nice. Dodatkowe 2000. Biorąc pod uwagę, że fuzję jednego demona można skosztować po 40 parę, to nie jest to jakoś specjalnie dużo niestety. Wydawało mi się, że to jakiś demon jeszcze był. Dobra, na razie pobiegnijmy tutaj po prostu. I pozganiajmy many stąd. Tylko tego szybko wezmę, póki pamiętam o nim. Zaraz będzie pełna setka. Jeżeli mnie pamięć nie myli, mimanów w sumie jest 200 jako tako. Więc będziemy mniej więcej w połowie, plus mamy jeszcze sporo ich do zgarnięcia, więc... Nie jest źle, bym powiedział. Podejrzewam, że szukanie ich, powiedzmy, osobiście, tak bez żadnej pomocy byłoby na pewno mozolne i upierdliwe, ale... Na szczęście taką pomoc mamy. Wyobraźcie sobie nie mieć dostępu do internetu. I musieć szukać się tych wszystkich manów na własną rękę. I jednocześnie nie mieć możliwości wykupu tych map, które tutaj są dostępne jak tako. To by dopiero była masakra. Jak z starych, dobrych czasów. Znaczy, też trochę mam wrażenie, że ze starych, dobrych czasów były te... Były jakieś gazetki, które zawierały jakieś właśnie tego typu rzeczy. Ty nic nie masz, ty nic nie masz. Ma sens, ja skłonę ich konę. Life Aid raczej nie jest czymś, czego chcę. Po walce to raczej nie jest na tyle duże, żeby się płacało. Speed Drain. Zawsze coś. Bida. Makarakan. Makarakan. Ne. Osemu się dużo bardziej przyda. Ale dobra, parę demonów dostało poziomy. Jest git. Ostatnio przejdziemy dalej, więc musimy się cofnąć. Ale generalnie tak z automatu chcemy tutaj w prawo skoczyć.
Bo tam jeszcze mamy mamkę do zgarnięcia. No i generalnie też wydaje mi się, że jeżeli porobimy wszystkie sidequesty, które mamy teraz możliwe do zrobienia, w sensie, że mamy je i one są dla mnie wykonalne, to wydaje mi się, że powinno być całkiem dobrze, ale to jeszcze zobaczymy. Najbardziej by mi zależało, żeby wziąć i pozarabiać trochę, ale to mi ewidentnie nie grozi na chwilę obecną. Bo nawet jeżeli coś się znajduje, to jakieś dosłowne ochłapy. Podejrzewam, że te maszyny w nowszych, jak tako, sektorach będą nieco bardziej przyjazne. Czy ja wszystkie te demony mam? Tak, no dobra. Ale ciekawe, czy SMT5 wyjdzie w najbliższej przyszłości na PC. W pewnym sensie na pewno chciałbym, żeby wyszło, bo oznaczałoby to, że mielibyśmy legitną opcję zagrania w tę grę bez problemów performance'owych. I przy okazji witam, Ejecutorze. Dobrze jest widzieć w nowych ludzi. Może tak minąć, jeżeli wyjdzie z Nintendo Jail. Nie wiem, nie nastawiam się ani w jedną, ani w drugą stronę, tak naprawdę. Czy ta stan się spada po tego imana? Zobaczmy, najwyżej się cofniemy teraz. To chyba nie stąd się spada po tego imana, co? Nope. Zdecydowanie nie stąd. Persona 1 i Persona 2. Masz na myśli remake'i tych gier, prawda? Przecież na pewno wypuszczą remake'i tak wspaniałych tytułów, prawda? Prawda? Oraz inne kłamstwa, które będziemy sobie wmawiać każdego dnia. Ja muszę w końcu kiedyś przejść pierwsze dwie persony. Zawsze sobie mówię, że w końcu to zrobię. Z drugiej strony mówię dokładnie to samo o starych finalach, więc nie jestem pewien, czy mogę się jakoś sensownie na ten temat wypowiadać. Bo to też jest jedna z tych rzeczy na zasadzie, tak, tak, kiedyś to zrobię, oczywiście. Potem przychodzi co do czego? A, mam tyle innych rzeczy do ogrania. Nie, nie przejdę tego. Dobra, gdzie ty jesteś, maleństwo? Tu jesteś. Kolejne 5 chwały. I tu jeszcze na końcu będzie. To lepiej, bo nie spadać mimo wszystko. Aż tutaj chyba się nie da. Spróbowałem sobie wyobrazić, jak musiałoby wyglądać ST5, gdyby stało się... Gdyby dało się z takiej wysokości spadać na śmierć. O mój Boże, ależ to było frustrujące. Jezu Chryste. Tutaj jest Mitama czerwona. Pytanie, czy jedna... Wydaje mi się, że zazwyczaj jak są takie odosobnione, pojedyncze, to one w walce też będą pojedyncze, ale się przekonamy zaraz. No co? Po co się bali w swoje glasy? Jeszcze mogę. Parę grimoire'ów. Najlepsze jest to, że teoretycznie mam te wszystkie grimoire'y, ale jednocześnie nie mam za bardzo... jak sensownie z nich korzystać przez to, że mój poziom nie jest odpowiednio wysoki w porównaniu do moich demonów. Pamiętaj, czy później na pewno będę z nich korzystał. Zwłaszcza jeżeli będę chciał jakoś dłużej z Idun pobiegać, bo ona podejrzewam, że gdzieś za jakieś 2-3 poziomy już będzie wymagała absurdalnej ilości XP do następnego poziomu. Ale póki mogę, to staram się ich nie wykorzystywać. Bo to mimo to, że mamy ich na chwilę obecną naprawdę dużo, to tylko sprawia takie wrażenie, że mamy ich Bóg wie ile i bardzo łatwo się ich pozbyć, tak że... Potem będzie. Mogłem ich nie zużywać. Dobra, którędy do tego Mimana nieszczęsnego? Tędy jakoś. Dobrze by było spaść tak, żeby nie spać za daleko, więc chyba stąd.
No już nie mamy 101 dalmatyńczyków, już 103. No dobra. Ile jeszcze ich tu zostało? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery tylko. Jestem ślepy, Jezu Chryste, 5. Widzę, że te okulary są mi do niczego nie potrzebne, bo i tak nic nie dają. Anyway, mam tutaj bosika też do pobicia, z tego co pamiętam. W sensie, że on jest do pobicia, a nie, że wydaje mi się, że jest, bo jest na pewno. Zaraz się przekonamy. Tylko upewnię się, że nie zrobię niczego głupiego zapisując. I on będzie, nie mam na myśli Tsuchigumo. Chociaż oni w pewnym sensie są takimi mini bossami na etap, kiedy ich spotkamy. Czy ogrywałeś kiedyś Pixel Remaster 6? Oprócz 6 nie ogrywałem żadnego. To jeden z przeciwników, którego mieliśmy, na którego dostaliśmy questa, żeby ich pokonać. Shulan był zwany też często jako Genbu. Lodowy żółw, podatny na ogień. Bądź kiedy go pierwszy raz spotkamy, raczej nie mielibyśmy z nim super wielkich szans. Na ten etap z kolei powinien być w miarę prosty, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie omieszkam wciąż zachować należytego bezpieczeństwa. Ale jednocześnie też nie wydaje mi się, żeby było się jakoś specjalnie czego bać. A się przekonamy zresztą. 12 HP. Level scaling! No zwłaszcza, że on też nie ma, powiedzmy, jakoś super dużo HP. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę bardziej się nie muszę buffować. Na ten etap to bardziej jakiś silny random encounter, aniżeli poważna walka. Podejrzewam, że dałoby się go pobić wtedy, kiedy go spotkamy, ale wymagałoby to naprawdę dużo zachodu. A tak to po prostu go pobijemy sobie. Esencja Shuanwu. Przy okazji gdzieś tutaj Miman jest i dlaczego jest na górze na tym moście. No bo jak jest na moście, to nie ma co się z nim grzebać. Ten Miman, którego widzimy, pewnie jest po drugiej stronie tej ściany. Otóż to. Tamte na dom kantery w ostatniej strefie, te jakie były. Tamte na dom kantery są tier... Atlus, dlaczego nie dajesz Resist Fizza? Powiedział mając na protagoniście Resist Fizz, wiem. Nie czepiajcie się, proszę. Dajcie mi pobyć hipokrytą chociaż chwilę. TF, TF. Znaczy... Też czasami mam takie wrażenie generalnie, jeżeli chodzi o SNT5, że... Random encountery bywają często gęsto silniejsze niż właściwi bossowie. Przez to, że boss powiedzmy ma dwa ataki, tak? A Random Encounter potrafi mieć ataki o bardzo podobnej sile, tylko że przeciwników w trakcie jednej potyczki jest czterech na przykład, tak? Więc przez to z automatu walka staje się cudniejsza, tak? O, nie! No dajmy na to, jeżeli boss mi walnie całe partie za 150, no to no dobra, no wyleczę się i jest okej, tak? Jeżeli jeden Orcus jest w stanie mi walnąć za 100 w całej party, a walczę z 4, to moje party będzie martwe niezależnie od tego, co zrobię, jeżeli akurat tak się wylosuje, tak? O to głównie chodzi, tak naprawdę. Dobra, gdzie jeszcze Mimany mamy?
To pewnie trzeba będzie obejść jakoś strasznie dookoła. Na razie się wyrócę, bo widzę, że jest ten. Jeszcze jedno bosidło tutaj. I się zastanawiam, czy mogę go tknąć, czy raczej nie. Czy raczej jest na chwilę obecną niedotknięcie. Podejrzewam to drugie, bo może być bliżej 50 któregoś. Ale się przekonałem za chwilę. Mogę to przeskoczyć? Tak, nice. Tylko pytanie, czy ja tam muszę jakoś specjalnie wchodzić? No, się przekonamy. Zahaczę jeszcze tylko Mimana. Bardzo szybko. Czy on jest tutaj na dachu jakoś, czy tu się wchodzi gdzieś od boku? Okej, tak się wchodzi. A jeszcze wracając do wcześniejszej myśli, co do finala trójki. Pamiętam, jak grałem wersję DS-ową i jakoś powiedzmy za bardzo mnie nie wciągnęła. Przy czym no, pograłem może gdzieś z góra półtorej godziny, tak? Czyli tak naprawdę ile się robi w półtorej godziny pierwszą zmianę klasy albo coś w ten deseń? Też nie jestem pewien, czy nawet to w ogóle. W każdym razie robi się tam naprawdę niewiele. Jezu, nie chcę, stronę biegnę. A propos Bushido. Jak już do mnie przyleciał sam. To co ja mu będę odpuszczał. Jest. Wydaje się, że nieco silniejsze, ale wciąż. Nie powinienem się specjalnie im przejmować? Mam przynajmniej nadzieję, że nie muszę się im przejmować. Zaraz się okaże. Jestem wciąż silnego zdania, że level scaling w takiej formie, w jakiej jestem w SMT5, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale może to tylko moje zdanie. W sensie rozumiem, że przeciwnicy nie powinni stanowić aż jakiegoś specjalnego problemu, jeżeli walczymy z nimi tak dużo później, jak ja to w tej chwili na przykład robię, tak? Ale też mam wrażenie, że drobna różnica poziomów jest za bardzo karana, o tak powiem. Że jak jest rzeczywiście 20 poziomów czy coś ten deseń, no to. Jest problem, tak? Nie no, nie boję się krytu chyba, co? Boję się krytu? Nie. Też nie chciałbym, żebyśmy schodzili na poziom, nie wiem, SMT4, gdzie nie ma żadnych defensywnych statystyki i wszystko nas może zabić o każdej porze dnia i nocy. O nie, kryty też na słabój, to 16. Raczej nie zejdzie. Chyba, że jakiś ładny kryt na Aramasie by wszedł. Nie zejdzie. Czyli następny na pewno zejdzie. Au! Tuż za kryt wave. No i dobra, Jatayu, któremu wcześniej kradliśmy jajka, już nie stanowi problemu. Jest to jeden z tych przeciwników, który absolutnie nic nie zrobi, więc tutaj akurat nie mamy za bardzo specjalnie na co liczyć. Tu ja oni. Czy ja dobrze idę? Prawie. Tutaj muszę odbić w drugą stronę. Był taki moment, że pamiętałem dokładnie po kolorach, który z niebiańskich królów jest który. Teraz na tym etapie nie jestem. Wleczmy się i zobaczmy. Czy on jest na 50, który mi się dobrze kojarzy? To jest Bishamon?
Komu ten? 44, czyli taki sam raz bym powiedział. No to pobijmy się legitnie, tak jak Pan Bóg przekazał. Podatny na Z, używa ZAN, czyli jesteśmy absolutnie kurwa w dupie. Komuku to jest o tyle fajne, że ma sporo buffów, debuffów, ale jednocześnie nie jestem pewien, czy mogę sobie na niego pozwolić w tym momencie. Czy ktoś z moich demonów jest niewrażliwy na wiatr? To mnie zastanawia. Nie. Chyba wrzucę Valkyrie zaraz Jikoku. Zoucho. Jezu! Mylą mi się! Po prostu mi się mylą. Dobra, użyj Bowla. Pasni. I Fangbreaker. Najgorsze co może mi się stać teraz, jakaś losowa zama w protagonistę 3 razy. To też jest opcja. Nie, w tej grze praktycznie nie ma ewolucji jako tako, więc na to bym się nie nastawiał specjalnie. Poczekam jeszcze może z krytem. W Nocturnie prędzej, ale wydaje mi się, że co najwyżej coś mogło wy Valkyrie, a nie Valkyria wy coś. Dobra, dawaj. Dawaj. Będzie fajnie. Rakunda czy Buffula? Rakunda. Idą rzucić jabłko, żeby znieść debuffa. Jabłko zawsze w cenie. 420, haha. Blizzard. No i takie obrażenia już rozumiem. Fangbreakery są, więc możemy... Ile za to są Dracosake? Sensowne obrażenia. Mataru Kadża, bo nie będę chciał raczej drugiego jabłka rzucać na chwilę obecną. I skoro już tu jestem... Daj mi tego Elec Gema. Bo Elec Gema powinienem mieć. Nice. Blizzard. Marakunda, czyli znowu jestem na minus 1. I zbieram Agatsuki. Co on miał? Czy on miał Mazionkę? Mazamę, tak. Czyli to raczej będzie Mazanma. Tak długo jak będę na nią gotowy, to powinno być git. A? On sporo bywa. To jest duży plus. Bardziej mi się pasuje Phaeton Soul, czyli ten na Blizzard. Łatwo sprawdzić po statach teoretycznie. 32, 34, czyli na papierze Eternal Blizzard byłby lepszy. Zawsze coś. Elec Gem. Kolejna Aramasa. YOLO. Wow. Nie będę ryzykował, więc leci Dampner. I jeszcze raz Elektrem. Nice. Trochę mnie naprawdę przeraża to, że walki z bossami idą mi lepiej niż potyczki z odcusami czy Anzu w tym momencie. Ja sam mówiąc, jest to frustrujące, ale... Nic się na to nie poradzi. Cytując klasyka.
A, pięć chwały. Został jeszcze tylko jeden tam, tak naprawdę. Przy czym musiałbym do niego bardzo dookoła zasuwać. Więc chyba po prostu zrobię to tak. Dobra. Weźmiemy, sprzedamy co mamy. Przy okazji chyba dostaniemy nagrodę za 105, jeżeli dobrze liczę. A, jeszcze ze stówkę. Talisman Genmy, Health Balm, Stamina, Balmy. Ogólnie. Zwróciło na się czajnie tak naprawdę. I możemy zapisać. Tak, nie zapominam o zapisach, spokojnie. To mówię, jeszcze ostatni Miman i wynosimy się z tej strefy. On był jakoś w tę stronę. Wydaje mi się, że nie trzeba było jakoś specjalnie kombinować się z tym, jak do niego dojść. Zaraz się przekonamy. Pamiętaj, co mówiłem, że nie trzeba było kombinować? To był tylko prank! Na szczęście teraz już nie goni nas żaden Jotaro, który mógłby nam przeszkodzić po drodze. Więc powinniśmy być w stanie na spokojnie przebiec tędy. Przez to zastanawiam się, czy tutaj może nie jest jakiś posąg demona. Ale nie wygląda. Myślałem, że to jest jakiś spadek. A po spadku. Nie chciałbym w głupi sposób musieć powtarzać przebiegania tu. Jest na spokojnie, bez nerwów. Bez biegnięcia. Przepraszam za Outlooka, już to naprawiam. No i dobra, tą strefę w takim razie mam wyczerpaną. No tak, korzystam z Outlooka, przeglądarce generalnie. Dostaję tam powiadomienia. Filmowy. No dobra. To skoro tą strefę mamy z głowy, polećmy do drugiej. Wydaje mi się, że przejdziemy sobie od początku, bo jestem łasy na kasę. Aczkolwiek teraz już naprawdę przyjrzę się rzeczywiście, czy nie potrzebuję przypadkiem czegoś z tego zachwały. Albo raczej, czy coś mi się nie przyda, to jest lepsze określenie. Bo potrzebować, no podejrzewam, że jest dużo rzeczy, których mógłbym potrzebować, ale niekoniecznie muszą mi się je w tej chwili jakoś specjalnie przydawać. Dawaj, 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 dawaj. Naucz się cudów. Mastery na pewno w tej chwili nie chcę. Zresztą jedyne, które mógłbym chcieć, to Almighty, które jest za drogie. Za playerami nie przepadam, Power Ring, czyli tak samo. Obecnie mam za dużo miejsc wolnych, a nie ich brak, więc to też odpada. Tutaj mógłbym się zastanowić. Jak tak ciągle narzekam na kasę. Granie z chwały jest tak, że jej wiecznie brakuje, tak naprawdę. Jeszcze wyobraźcie sobie, że gracie postacią pod magię i chcecie mieć każdy możliwy affinity, żeby móc rzucać różnorodne żywioły. To wtedy to już w ogóle jest tragedia.
Co masz dla mnie do bega? Mierczem. No dobra. Wracając do zbierania przedmiotów. Przy okazji mogę się rozejrzeć po mapie, czy są tu jacyś bossowie do pobicia. Tutaj nie widzę. Tam są relikwie. Czyli w tej części generalnie są same relikwie, jeżeli już. A że są to też w miarę połączone, są miejsca bez konieczności jakiegoś specjalnego skakania między nimi, to tym lepiej. Dopiero tutaj tak naprawdę musimy przeskoczyć. Przy czym też powinniśmy być w stanie wrócić. Wiecznej chwały, może? Ja wiem, że to się zawsze kończy na tym, że papież Shinji robi loufagową egzekucję, ale... Może nie tym razem? Kogo ja szkuję? Przypominam, że to jest No Nerucal Edition. Czy tutaj mogę przeskoczyć? Nie wydaje mi się. Czy wam to wygląda, jakby dało się tu przeskoczyć? Bo mi bardzo mocno się wydaje, że się nie da. I że musiałbym jakoś stąd przechodzić, a jak już spadłem, to pewnie nie przejdę. No, ale nie będę się aż tak z tym cackał chyba. Chociaż. Kolci. Ha! Wiedziałem, że... Jestem idiotą. Oh my. Łatwo jest wejść na neutral. Swoje parę kurew jeszcze wyleję na to, jak działają tutaj endingi. Akurat SNT5, jeżeli chodzi o jeden z endingów, jest kompletnie spierdolone i wolałbym robić neutrala na ślepo w SNT4 50 razy. I powiem więcej, to jest ten ending, który planuję zrobić na streamie. Ale jak już mówiłem, o tym jeszcze opowiem w swoim czasie, jak dojdzie co do czego. A biorąc pod uwagę nasze obecne tempo progresu, to nie spodziewałbym się też, żeby to miało być jakoś specjalnie szybko. Chociaż z drugiej strony, wiecie co będzie mieli za jakieś pół paska mojego poziomu? Balans Tobi! Ha, ha, ha! Wtedy na pewno wszystko się ułoży i będzie dobrze, prawda? Prawda? Będę sobie wmawiał. Co to było? Nie wiem, czy to jest pierwsza gra Atlusowa, gdzie Yoshitsune jest takim, powiedzmy, bardziej midgame'owym demonem, aniżeli endgame'owym? Bo tak to, jako tako pojawiał się w Personach, gdzie zawsze był na tym praktycznie postgame'owym poziomie. Pokrył 80-90. I tam miał to swoje Hasotomi nieszczęsne. Więc wydaje mi się, że dopiero tutaj są tak, powiedzmy, rozsądnie wcześnie. Poprawcie mnie proszę, jeżeli się mylę. SNT 4. Ale tam chyba z kolei nie miał Hasotobi w takim razie. Chyba, że mówimy o UPO, bo w UPO kompletnie nie kojarzę. Przeszedłem połowę apokalipsy, kompletnie go nie kojarzę, proszę państwa. Znaczy, wydaje mi się, że połowę. Ostatnie co kojarzę to ubijanie wielkiego wąża. Chyba. Może nawet się mylę i to w ten. I to nie było to. Wielki wąż był kilka razy.
Nie jestem pewien, nie chcę wnikać w terytorium spoilerowe. Więc powiem po prostu, że bijemy Wielkiego Węża. I wydaje mi się, że będzie gdzieś koło 40 któregoś poziomu. Jakość endingów naszych SMT. Hej, Mitama! Znaczy... Serace, przecież ona będzie odporna teraz. A, jak zapomniałem. No dobra, niech będzie Spikas. Jeszcze zależy, co mamy na myśli przez, jak to ładnie określiłeś, nowsze SMT, tak? Bo nowszym SMT jest też moim zdaniem Redux, z którym ja się będę kłócił, że ma dobre endingi, nawet jeżeli są ludzie, którzy powiedzą coś zupełnie odwrotnego. Czy byłeś się podatne na hamę? Essa. 4 zwierz. No widzicie, więcej chwały. Opłacało się. Też nie kojarzę, żeby czwórka miała jakieś strasznie złe endingi. Aczkolwiek... Wiadomo, no... Robiłem jeden ending, resztę tylko tak kojarzę... Powiedzmy ze słuchu. Że wiem, że coś takiego rzeczywiście istniało, ale szczegółów no za bardzo nie znam i nie wiem, czy kiedykolwiek zrobię pozostałe endingi. No nie the fuck? Chyba nie rozumiem, co się dzieje. Bofo. G. Masz bufula? Masz bufula. To dawaj. Mam fire jammy? Nie mam fire jammów, prawda? Hech. Hejce. Użycie fire sharda się źle skończy. Z drugiej strony tak naprawdę nie miałem nic lepszego do zrobienia w tej sytuacji. Użycie Spyglassa na inną Mitamę dałoby mi dokładnie tyle samo tur, a jeżeli by się okazało, że jest na fire, to efektywnie i tak bym zmarnował turę. Bo i tak bym zabił fire shardem, i tak bym zabił fire shardem. Więc pod tym względem tutaj akurat moje działanie już nie miało żadnego znaczenia. Szansa na to, że pozostała Mitama byłaby podatna na coś... innego, co byłoby akurat pod tym drugim Spyglassem, była dokładnie tak samo jak na to, że pozostała jest podatna na... konkretnie na Agi, więc... Mówię, to absolutnie nie miało znaczenia. Nie wiem, ja jestem z tych dziwnych ludzi, którzy... Ogólnie z tych wszystkich reedycji, które były dodawane gier Atlusowych, to chyba nie ma żadnej postaci, której jakoś bardzo wybitnie nie lubię. Nie powiem, że je lubię, żeby nie było, tak? Bo to byłoby lekkie nadużycie. Zwłaszcza w kwestii Marii. Miyako? Kim jest Miyako? Echo Breaker. Czy ja robiłem w końcu Record Breakera? Ja nie robiłem Record Breakera, ale mało. Reedycja Devil Survivora dwójki. Tak samo jak Overclocked jest reedycja jedynki. Mówię, wydaje mi się, że ja po prostu koniec końców nie przeszedłem ani razu Record Breakera. Tej jest jedynki. Której z jedynki?
Czy zacząłem? Pamiętam, że zaczynałem, ale przejść nie przedem. In Before the Yuzu. Czy jak ona to miała? Ale przeskoczył. Całą skocznię. Hech. Nie no, słuchaj. Ona na której ścieżce robi się lepszą postacią. I będzie dobrze, prawda? Prawda? Tam jest jakiś demon. Pożałuję pójść do niego, ale idę do niego. Wiecie, to jest jedna z tych rzeczy na zasadzie, kiedy ostatnie miasto poszło, nie tak? Cześć, Evik. Jeżeli chciałbyś zapytać, co zdążyłeś stracić przez to, że cię nie było przez ostatnią godzinę, to powiem ci tylko tyle, że zgadnianie wszelkiego rodzaju pobocznych rzeczy, fabuła została tknięta w kompletnie 0%. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. Czy to był jakiś latający demon? Który właśnie zniknął? Chyba tak. Ale. Jak tak chcemy się bawić? Za ile SMT będzie wypierdolony ponownie? Znaczy, sej. Ja ci powiem tak. Wystarczy, że w luce usłyszę Anzu i włączy mi się PTSD, które spowoduje coś takiego. To już jest odruch. Tak jak uderzasz komuś młoteczkiem w kolano, to mu się zgina. Tak ja słyszę Anzu i już wchodzi kombinacja przycisków odpowiednia. To jest ten poziom. Jeszcze ta cała rozmowa o Anzu spowodowała, że poczułem potrzebę zapisywania co teleport dosłownie. Widzicie co te demony mi zabiły? Mam Resist Fist na protagu i one wciąż mi to robią. Dobra. Tu jest jakiś miman, do którego wydaje się, że w miarę rozsądnie da się dojść. Tam jest demon, do którego nie wiem, czy da się rozsądnie dojść. To się zaraz okaże. Dobra, teraz pytanie, jak dojść do mimana? Zdaje się, że górą, tylko pytanie, jak wejść na górę? Zapisz. Nie będę zapisywał co krok. Słynne ostatnie słowa. Ja na pewno tutaj sequence breakuję, żeby wskoczyć. Jak w Elden Ringu. Nie, to się nie da. O, Mitama. Jeszcze jakbym ją trafiał, to już w ogóle byłoby super. To co, kolejna Mitama, która będzie miała słabość, której kompletnie nie posiadam w drużynie, prawda? Nie jest aż tak źle. Niestety eksperty one już mi za dużo nie dają, ale na brak kasy ostatnio narzekałem, ok? Więc cieszę się, że akurat to ta Mitama była. Jest tylko jedna Mitama, z której ucieszyłbym się w tej chwili bardziej. I jest to ta, która daje... nie Grimoady, tylko te drugie, jak one się nazywały. Gospele. Bo... Dodawanie poziomów protagoniści to jest absolutnie najlepsza rzecz w tej grze i zawsze jej brakuje. Zwłaszcza w ostatnich lokacjach. Kiedy człowiek sobie zdaje, że jest na 70 poziomie, a potrzebuje być na 95. A demony są gdzieś na 80 maksymalnie. Wiem, że poza kontekstem to kompletnie nie ma sensu, ale uwierzcie mi, w kontekście ma bardzo dużo sensu. Dobra. Jako, że mapa jak zwykle daje mi absolutnie nic, to pytanie, jak się dostać tam, gdzie chce się dostać. Może chcesz mi coś dać? Nie chcę mi nic dać, a szkoda.
To wygląda, jakbym potrzebował wejść tutaj na górę. Jak wejść tutaj na górę? Kompletnie nie mam pojęcia. Najgorsze uczucie. Wiedzieć, co masz zrobić, ale nie wiedzieć jak. Może tędy. Nie chcę wbiegać? Spokojnie. Wiele rzeczy mogę zjeść ze spędu, ale nie chciałbym ich robić. Tak, wygląda to, że tędy będzie. Kolejny miman do mojej kolekcji. No dobra, w tej części możemy iść jeszcze na dół. Ale tylko pytanie, czy ja mogę stąd spaść na most? No da, to jakbym mógł. Tylko pytanie, czy ten most mi cokolwiek da. Może mi dać. Albo i nie, bo musiałbym wejść z tamtej strony. Tędy też nie przejdę. Czyli co, pewnie musiałbym tędy to obejść tak dookoła, co? Chyba tak. No dobra, to powiedz mi chociaż co tutaj było. Jestem za gruby, nie zmieszczę się. Przykro mi. Czy tutaj kolejne z czterech bestii jest, czy nie? Tej Grimek. Boję się. Czy słusznie? Przekonajmy się! Ktoś to ten słynny słoń Sarmata z szabelką w ręku. On chce, bym się bał. Lecz ja nie czuję lęku. Żartowałem, on efektuje fizz. Jak to dobrze mieć protagonistę pod fizyczne, co nie? I nie mieć ta rundy, co nie? Wydaje mi się, że ty będziesz rozsądniejszą opcją tutaj. No i ja ty będziesz zdecydowanie rozsądniejszą opcją. Ty też mi się na nic nie przydasz. Co chcesz mi powiedzieć? Ty też mi się na nic nie przydasz, chyba że do rekundowania z toksikiem. Zajebiście. Po prostu nigdy nie słyszałem lepszego pomysłu o samuraju. Dziękuję, że wymyślasz tak mądre rzeczy dla mnie. Co ja bym bez ciebie zrobił? Chyba zostanie. I guess. Nie no, przeżyję jedną turę, prawda? Słynne ostatnie słowa. Kurwy syn. A i mogę wrzucić walki tylko po to, żeby stała stąd za kosajki na lewo i prawo. Ale to nie do końca jest to, co powinienem robić chyba. Bo tak, co jeszcze mogę? Harry i Tima Hamał. I Lalejbi. Porozmawiajmy. Wiecie co? Mam pomysł. Ej, kolego! Idź spać. To mało. Ale będzie debuffowane. Ale mu się ładnie śpi.
Dobra, niestety mój najlepszy skill, czyli Aramasa, tutaj robi kompletny nic. Albo raczej zabijamy się, używając jej. Zawsze możemy, Sakuragi! Patrzcie, Punch to bardzo zabawna rzecz. Nie obchodzi mnie, że on ma Defect Fizz. Tak, Critical Weak. Z Idun mam ten problem, że boję się używać nią many, więc po prostu chyba będę Light Gemów używał w tej sytuacji. Bezpieczniej. A to bezpieczeństwa. No i bardzo ładnie, tak z 1/3 HP mu zeszła. Ataki teraz mi zdają relatywnie niewiele. Jak zbieram magazuchi, czy on miał mamudon? Chyba tak. Raczej mamudon pójdzie, chociaż on niedobrze może to być deathbound. Powiem tak, jeżeli użyję deathbounda, to jestem w ciemnej dupie. Jeżeli nie użyję deathbounda, to nie jestem w ciemnej dupie. Paulo Coelho, wiem. Nie przejmujcie się. W piątce demony mogą używać itemów same z siebie bez healing attack know-how. Nie do końca. Mam Miracla, czyli tutaj odpowiedniej jakiejś skill z aplikacji, tego typu rzeczy. Takie generalnie pasywki, jakie pozwalają moim demonom to robić tak ogólnie. Wiecie co? YOLO. Wiedziałem. Wiedziałem, że to nie zadziała tak dobrze. Dalej w tamtym. Wiedziałem. To się musiało tak skończyć. Co nie zastanawiałem się tak przez chwilę, czy może nie warto by użyć jako jednego z przedmiotów tego atak Mirrora. Zamiast, znaczy nawet nie zamiast, tylko w dodatku do tego co użyłem. Ale uznałem, że jak mam Mamudon, to na pewno użyję Mamudona. Tef. Chyba dawaj. Znam sobie właśnie sprawę, że ta marakadża była kompletnie niepotrzebna. Oh well. Marakunda. A tak, no protagonista dostaje wystarczająco mało, żebym się nie przejmował. Ach. To teraz ty możesz ta rundę. Ktoś miał mnie rundę, prawda? To użyj bowla na wszelki wypadek. Dobra, ten bowl mi się ewidentnie przyda w tej chwili, więc nie będę narzekał. Ale zastanawiam się w sumie, czy... Zobaczę coś. Tylko to nie na tej postaci. Ile jej to wyleczy? Wydaje mi się, że wystarczająco, że użył jeszcze jednego jabłuszka. Jak nie, to chuj mi w dupę. Dobra, starczy. Buffy ma wystarczająco długo, nie będę ryzykował, więc pasuje. Tutaj użyję jabłuszka. No jestem bardzo bezpieczny w tej chwili. A najbliższa tura może być poświęcona na atakowanie. Belmaot.
Jak dobrze pójdzie, to nawet go zabiję w tą turę. Teraz tak myślę. Ale to już jest bardzo optymistyczne założenie. Zobaczę, ile mu zadam, zanim się zdecyduje, czy na pewno chcę próbować. 202. Wygląda, jakby miał przejść, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że sama Idun. Chociaż nie przejdzie. Sakanagi. Chociaż. Nie, wiecie co? Dla bezpieczeństwa zrobię to tak po prostu. I teraz dobiję jeszcze raz na przykład Force Gemem. A zabiłbym chyba. Ale dobra. I tak, jeżeli mnie losowo nie krytnie 15 razy, to gra jest wygrana. Na propos krytowania 15 razy nie mam man na Sakanagi. Essa. Powiedzieć, że Idun ułatwia walki, to bardzo duże niedopowiedzenie. Idun prawie że sama wygrywa te walki. Przez to, że Laster Candy plus Medialama jest całkiem silnym połączeniem. A to, że to jest całkiem silne połączenie, to też jest bardzo duże niedomówienie, by the way. Zawsze się zastanawiałem, czy da się tu skoczyć, tak żeby sequence breakować. Po czym przypominam sobie, że można to po prostu obejść dookoła. I to było sequence breakowania. Nie macie się, za każdym razem dzieje się dokładnie to samo. Człowiek myśli, że będzie sprytny, a potem sobie przypomina, że gra jest sprytniejsza od niego. A, tylko kwestia jest tego typu, gdzie jest Miman? Tutaj. Ja? 110 Mimanów. Nice'u. Tylko teraz tak. Wydaje mi się, że muszę to obejść dookoła. Zerknę jeszcze na wszelki wypadek tutaj nie przejdę tędy, tak. Te lokacje są strasznie pokręcone. Czasami dużo bym dał, żeby kamera była nieco bardziej oddalona, bo pozwoliłoby to na nieco więcej czytelności jako tako. Dobra, jeżeli dobrze myślę, to Miman powinien być tu w prawo, tylko chcę tu wejść najpierw. Tak, siedzi sobie tutaj. Kolejne 6 chwały. No dobra, gdzie teraz? Bo najbliższe Mimany będą tu tak naprawdę. Tutaj tak mało Mimanów zostawiłem? Myślałem, że więcej ich będzie. No, zróbmy tak, na razie się wróćmy przede wszystkim i zobaczmy, ile mam kasy. Bo od tego też sporo zależy. Jeżeli będę miał dużo kasy, to będę mógł sobie odpuścić raczej chodzenie po wszelkie reliki. A jak nie, no to... Znaczy, inaczej. I tak się muszę obkupić odrobinę, tak? Bo sporo dumpnerów mi poszło. Spyglassów jeszcze trochę mam. Szybki zapis. I w sumie się zastanawiam, gdzie są te wszystkie pozostałe rzeczy do questów, które mam porobić. Bo ogólnie tych questów jeszcze sporo mam do zrobienia. Gdzie one są? Questy, side questy. 5 mandrejków koło wioski. Zebrać chłopo, to jest praktycznie główny quest. Pokonać Sturenkiego. Pokonać 4 bogów w Minato. I Horusa w Satokandzie. Gdzie był ten Horus? Jezu.
Tego na cholerę nie pamiętam. Bo tak, jeżeli chodzi o takich przeciwników, których mamy do pokonania jako tako, to na pewno tutaj był któryś z czterech bogów. Plus tutaj są te nieszczęsne... Jak one miały mandryki? To pójdę się zająć mandrykami teraz. Jak dobrze pójdzie, to wpadnie 45. Pamiętaj, wydaje mi się, że jak wbijesz 45, to będę mógł już normalnie iść dalej z fabułą. O ile oczywiście będę w stanie słuchać Yoshitsune. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie kociło, żeby powiedzieć Yoshimitsu zamiast Yoshitsune. Obwiniam oglądanie, jak ludzie grają w Tekena ostatnio. Magic Incense. Ice Sutra. Fight me. Na szczęście jest to na razie jeden mandryk, więc nie ma się czym przejmować. Oh no. Oh no. O nie, to drugi mandryk. Co ja pocznę? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tak nieco bardziej poważnie, to chciałbym, żeby to było wszystko takie proste, banalne i oczywiste. Ale domyślać się zapewne, że nie jest aż tak fajnie, miło i przyjemnie. Daj mi tama. Ucieknie, prawda? Ale debilitate. Blisko wystarczająco. Znaczy, z debilitatem jest jeden duży plus. Daj mi szansę ją zabić. Fire. Nikt u mnie nie ma fire. Nie mam też fire jamów. Nie trafię. Nieważne. Mój pesymizm chociaż raz okazał się nieuzasadniony. Najbardziej mi się marzy ta Mitama z tymi, z Grospolami, ale wiem, że na to nie da się liczyć, bo one są w piździe rzadkie. Dobra, kolejne mandrejki. Tym razem już nie ma aż tak łatwo, bo potrzebę mandrejków mamy też na Zezę. A Narcyz już jest na dość rozsądnym poziomie. Więc nie można sobie tak po prostu tego zlekceważyć. Tak jak robiliśmy to do tej pory chociażby. O! To mógł być błąd. Akurat mandryki wciąż robią na absolutnie nic, ale... Sam fakt, że są narcyzy. Już sprawia, że musimy choć odrobinę się wysilić. Podkreślenie co odrobinę. Ja nie, jak zapewne można się domyślić po tym, co do tej pory widzieliśmy. Te walki są takie jakby dwójkami pogrupowane. Więc najpierw mieliśmy jedną dwójkę, potem będzie kolejna dwójka. O mój Boże, nie trafiam. Zaczyna się. Au! To bolało bardziej niż myślałem, że to boli. I każda kolejna dwójka będzie miała w sobie coś, co będzie stanowiło jakiś dodatkowy problem. Wystarczy? Chyba nie w tej turze.
Czwarty korzonek Mandragory. Chyba gdzieś tutaj były dwa kolejne, które widziałem. Tutaj na pewno widzę, że coś się kisi. A to co? Dwa Narcyzy! Nikt nigdy się nie spodziewał, wiem. I tak naładuję jeszcze w międzyczasie Omagatoki, więc co mi szkodzi. A tak to przynajmniej jakoś w miarę rozsądnie będzie się ich biło. Szósta grupka. Tym razem bez Omagatoki, ale powinniśmy jakoś to przeboleć. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyeliminować ich obu na raz, to lepiej po prostu skupić się na jednym. Bo to powinniśmy być w stanie zrobić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak nie, to zacznę się martwić o siebie. Znaczy, zacznę się martwić o to przede wszystkim, że nie umiemy wbijać odpowiedniej rzeczy. Ale ewidentnie tego nie potrzebuję. Bo chciałem, żeby i dążyła w Mahamounu. No nie wiem, czy zejdzie w tę turę. Jest szansa, że się nie uda. Nieważne. No dobra. Zaraz coś czuję, że wymienię sobie demony. Ogólnie jestem te 5 przez to, ile się zużywa many i w ogóle mam wrażenie, że zachęca gracza do tego, żeby miało więcej niż jedno pełne party demonów. Co biorąc pod uwagę, że to kosztuje, jest no niekoniecznie łatwe do wykonania, tak? Ale też nie jest jakieś kompletnie awykonalne albo coś. Dobra, skakuj ty, skakuj ty. Wiecie co? Ty też se skocz. Musimy znaleźć pozostałą dwójkę. Zresztą mam wrażenie, że już ich widzieliśmy jak tako, właśnie. Trzy Narcyzy! Kto by się spodziewał? Okej, okay, zdepiłem, bo oni mają 5 turę. Mam nadzieję, że nie odbije się to jakoś straszliwie na mnie. Kreatywne skalowanie, I know, right? Dobra, wyleczyłem się, więc jest duży plus. Hit wave? Bez kryta? Tak mi. Mamudon. Ten Mamudon wszedł całkiem ładnie. Maradzian też wejdzie całkiem ładnie. Boję się o Protaga, ale jednocześnie boję się dostać całą trójkę przy życiu na takich HP-kach. Więc teraz trzy razy Protag obelwie i umrze. Dobra, nie jest aż tak źle. Au. Dajfan mi te chyba zajmie więcej niż Mamudon? Zdecydowanie. Wyleczmy się. I byle to ostatnich. Ostatnia grupka też się jakoś nie różni i tym razem to my mamy 5 turę, więc... Może pójdzie lepiej. No, zwłaszcza krytujemy. Ciekawe, że Heatwave krytnął, a Critwave już nie. Ale no co ja mogę?
Zejdą w jedną turę? Chyba. Nice. Bardzo nice. No i dobra, mandzejki załatwione. Możemy się wrócić. Tylko gdzie ja się cofnąłem, wy mnie powiedzcie. Tutaj. Hello. Mam wszystkie, których potrzebujesz. To i mam wróżek. I exp. 45 poziom. To są najważniejsze. Wiecie, co to oznacza? Tutaj Kugel tam był. Jest jako Omagatoki skill. Przez co używanie go zbyt często nie jest możliwe, jak tak, i też nie zadaje, powiedzmy, jakichś absurdalnie idiotycznych obrażeń. Czy jestem w stanie fuzjować jeszcze cenę z tego, co mam? Powiem więcej. To, co mam, całkiem rozsądnie się nadaje, żeby go fuzjować. Zabawa i interaktywność, jak to mały klasyk. Chyba wszystko gra. Jest. Znaczy, no sam fakt, że Hasutobi gwarantuje kryty, jest bardzo dobrym memem, nie ukrywam. Retaliate mam trochę wywalone. Nie przepadam za Retaliate'em i podobnymi skillami. Czy mam coś jeszcze na podobnym poziomie, co mogę sfuzjować? Kaiwana, Dionizego. Z Alice na pewno nie. Komokuten. Co miał Komokuten? Nic, bo wymaga Yoshitsune. Makabre. Z Perfegora też raczej bym wolniej fuzjować. Mogę jeszcze to odbierać, zobaczyć. Ale bym usunął z tej gry, holy fuck. Czy Kingdom w ogóle ma coś użytecznego? Bo Flower Winbeth ma tę rundę. Ech. I Nejsowe nie ma za bardzo nic, co bardzo bym chciał obecnie sfuzjować. Jeszcze zerknę tylko na specjalne, kiedy się odblokowuje jakieś. Jest Blackthorn, z którego moglibyśmy sobie nawet przyzwać, i jest Lamo na 48. Do którego potrzebujemy... Czym ty jesteś? Lajinagi. No to na 48 dopiero, więc chwilowo nie musimy się tym kompletnie przejmować. Anyways. Mamy już Isunę. Czas się bawić. Nie, chyba wszystko mam, co chciałem. Dobra. A jeszcze tylko się wyleczę, jeżeli tego nie robiłem, a nie robiłem ewidentnie. Zobaczę, czy mam fizyczne sutry. La 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 la. Sobie to mogę też używać balmów teraz, jak o tym myślę. Zaszkodzić nie zaszkodzą.
Po coś są? Wiecie co jeszcze? Po coś jest? Powtórzę się. Przedmioty są po to, żeby ich używać. Kiedy następny boss jest Fizz? Po to dałem Yoshitsunemu tego, jak się nazywa? Puncher. Dobra, na razie to tyle, jeżeli chodzi o jakieś zużywalne rzeczy. Podejrzewam, że jakbym bardzo się uparł, bardzo pogrzebał, to mógłbym jeszcze wymyślić jakiś ten... jakieś esencje, które mógłbym dać demonom, żeby miał lepsze skille. Ale chyba aż tak głęboko się zapuszczać nie chcę. Anyway. Most man say. Znaczy, ja głównie mam problem z tym taki, że jeżeli boss robi sobie Omega Toki w końcowej fazie gry, to z automatu wie, że nic z tym nie zrobisz tak naprawdę, tak? Tak jak przez większość czasu człowiek był przyzwyczajony, że no bo Omega Toki to coś tam mogę z tym zrobić, tak? Tak pod koniec gry, przez to właśnie jak działają skille typu puncher i tak dalej, no nic nie zrobisz. Restore. Zna się, czy opłaca mi się zamiast charger restore. Bo sobie raczej nie używałem Omega Toki plus Pierce. Nie wiem, jestem niemalże pewien, że główne szychy mitologiczne używają swoich odpowiednich elektrycznych syfów. Żeby tak niekoniecznie spoilować o kim mowa. Ale może po prostu źle pamiętam. Bo też już jakiś czas temu się z nimi biłem. Miałem sprawić, czy on sprzedaje mi te sody. Bo zawsze zachodzili i mam wrażenie, miałem wrażenie, że mam coś innego kupić. Bo cały czas mi ich do cholery brakowało. I to mocno. Dobra. Ruszajmy tam, gdzie nam każą. Po 10 tysiącach lat. Aż spotkamy pierwszy raz, który mnie zabije. Czy coś? Ale szkoda ci, żeby się zemścić przy pierwszej możliwej okazji. Nawet nie wiecie. A przez zemścić się mam na myśli umrzeć. A? Więcej relikwii, więcej pieniądzów, więcej mimanów. Jedna rzecz, która jest dużą zaletą, to to, że możemy sobie biec dołem i nie przejmować się tymi skurwysynami. A, bo idą już mam wmaksowane. Dobra, jesteśmy tu na dole. Pytanie, jak chcemy się dostać tu nie na dół. Czy tutaj w ogóle było przejście jako takie? Mogło być. Jeszcze co, spróbuję wrócić może, nawet...
Nawet jeżeli byłem dokładnie tam, gdzie powinienem być, to i tak chcę wrócić. Bo wydaje mi się, że mogłem źle pójść. Moje, wydaje mi się, że musimy zejść tutaj jako tako. W sensie o tu. Że spadamy sobie tutaj, idziemy tędy i to na górę. Już to jest właściwa ścieżka, którą chcemy się obecnie udać. Zwłaszcza jak widzę tego imana, który tam bezczelnie stoi. I ma takie komat mi, bro. Jezu, ja spadnę zaraz. Dobra, pamiętaj tak, jebać Anzu. Jebać Anzu. Prądem. Osu też jebać prądem. Osę. Osę, osu. Same shit. Czemu nie mamy już strony w drużynie? Czemu nie wrzuciłem już strony do drużyny? Może mi ktoś wytłumaczyć mój brak szarych komórek dzisiaj? Czy tu już można było spaść? Chyba tak. Whatever. Iman! Iman! Golinie 50 Anzu! Nie przejmujmy się takimi drobiazgami! Tam jest save point! Domagam się save pointu! O nie. Zostawiasz mnie? Smutek. Dostajemy esencję silki. Ale nie będziemy mieli już pomogiela, który może nam punkty odkrywać. Smutek. Może chcesz ze mną pochodzić? Widzisz? Nie musiałaś się ode mnie odłączać. Anyways, przebiliśmy przez pole pełne Anzu. To już jest duże osiągnięcie. Co jest, co i mapa mówi? Wygląda trochę tak jakby... Okej, czyli pewnie za tą wielką ognistą ścianą będzie jak takie przejście. A na razie musimy podejść do kolegów tutaj. A, to bodaj Kuninushi, Take Minakata i Sukuna Hikona. Tak, powodzenie, zabijcie Suca. Przyda mi się. Jestem Homino. Miał was poznać. Potrzebuję pomocy z ognistą ścianą. Chcę przejść za firewalla, kolegowie. Macie rację. Anioły są. One próbują mnie wykorzystać, ale nie mamy innego wyboru, musimy im pomagać. Okej, dostajemy talizman Akiha Gongen. Nice. Bardzo nice. Dzięki niemu będziemy mogli przejść przez firewalla. Doskonale. Okej, czyli to jedyne, co na razie usłyszymy. Ale oznacza to tyle, że możemy przejść przez tą cholerną ścianę ognia. Możemy też zgarnąć tutejszego mimanka. I jego hałwą. A i zobaczę, czy coś tutaj jeszcze jest. Tam widzę dużo ilości... miejsc do zbierania relikwii.
Dej. Więcej, dej. Dej mnie wszystko, co masz. Dobra, to jeszcze pytanie, czy ja tutaj mogę spaść, czy nie mogę spaść? Mogę spaść, doskonale. Esencja Gamiego typ 7. Co mi da esencja Gamiego typ 7? Śmierć. Frejerzy. Przejrzałem wasze plany. To nie jest coś Lagos, bo przeżyłem. Nie Miracle, tylko Essence Fusion. Ogami typ 7, co ty masz? Rough Tempest. Czyli to jest taka Aramasa, tylko że lepsza? Znaczy, lepsza, gorsza kwestia sporna, ale nie widzę powodu, żeby sobie nie przygarnąć sobie tych umiejętności. Coś takiego. Resist Fire? Do tego? Znaczy, generalnie Rough Tempest, z tego co rozumiem, ma tą zaletę, że jest pseudo-obszarowy, tak? Więc to się może mocno przydać. I w dodatku, jeżeli krytnie, to jest silniejszy. Co w połączeniu z Bloody D będzie się bardzo dobrze kombinowało. Odporności, które mam, też są w sam raz na nadchodzącą walkę, jeżeli dobrze myślę. Więc dobrze, że akurat to znalazłem. Przenieśmy się więc. Dachi Yoda. Jeszcze zerknę, czy przypadkiem Talajza właśnie. Proszę mnie nie bić za głupotę, które powiedziałem kilka scenów temu. Zależy, co powiedziałeś kilka scenów temu. I ja generalnie nie biję ludzi za głupotę. Okej, czyli to my mamy zająć się Surtem. Czy jestem gotowy? Powiedziałbym, że jestem tak gotowy, jak mogę być, pomijając tu Alice, która mi się niespecjalnie przyda w tym momencie. Więc wydaje mi się, że to będzie sensowniejsze. Znaczy, no, też mi się wydaje, że teraz był nasz kolega Surt. To tylko boska ochrona, spokojnie. Jedi chcieliby mieć takie lightsabery. Dobra, zobaczmy, z czym się je walkę z Surtem. Jak bardzo ona jest zła. In before my resist fees. To byłaby idealna odpowiedź na mojego Shitsune. I na protagonistę. Zdecydowana większość jego umiejętności to ataki fizyczne. Tak, dokładnie to co powiedziałem, nie przejmujcie się mną. Ataki ogniste, oczywiście to miałem na myśli. Jego design wygląda na dysko. Trochę.
A z ważnych rzeczy to to, że absorbuje ogień i jest podatny na lód. Plus ma heatwave, który może mnie boleć, ale to... Mam nadzieję, że nie będzie nam specjalnie dane się przekonywać o tym. Chyba dawaj Peace Armor najpierw. Ma też 49 poziom, by the way. Więc będzie fajnie. I ma countera, który boli. Jak stado skurwysynów. Dobra, ty weź Paula. Chciałbym wiedzieć, że przeżyje nadchodzącą turę. Au. Ajajaj! Co ja mówiłem o przeżywaniu nadchodzącej tury? Nieironicznie to jest jeden z tych startów, który traktowałbym jako reset. Gdyby nie to, że nie chcę tego robić. Kim Bifon mnie skanteruje. Ej, Lmo. Ej, Lmo. Well, that was fun. Nie to zadaje. Mniej więcej tyle co Aramasa. Więc raczej nie robi wielkiej różnicy, czy używam Aramasy, czy Raftempesta. Jeszcze potwierdzę tak na wszelki wypadek, ale... Wydaje mi się, że to będą bardzo podobne obrażenia. No nie, zadaje tak o 50% więcej, ale... Wciąż chyba nie jest to warte ceny, którą przyjdziełem za to zapłacić. W każdym razie fakt, że on ma 4 poziomy więcej ode mnie jak zwykle boli, ale nie jest to nic nie do przejścia chyba. Pytanie za 100 punktów. Czy jestem w stanie mieć coś, co nuluje fire? Bo Null Fire bardzo dużo mi ułatwia przez to, że blokuje Maragi jako rzecz. Nie mam pewnie esencji, która ma Null Fire, prawda? W sensie chodzi mi konkretnie o umiejętność, żeby nie było, tak? Nie, że nadaje Affinity. Znaczy jest, jeżeli już. Bo mówię, fajnie było mi, że przynajmniej jedna osoba kanuluje tego Fire jako tako. Zobaczę, czy mogę coś sfuzjować, co miałoby Null Fire i byłoby na osobnym poziomie. Demon Fusion, nie special, tylko Reverse Compendium. Najbliżej jest Dionizy. Czy od Dionizy fuzuje się dość drogo? Też pytanie, czy miałby coś sensownego tak naprawdę. No niby ma jakieś tam fizyczne ataki, przy czym tutaj... Właśnie też jest problem tego typu, że fizyczne ataki nie do końca są tym, na czym powinno mi zależeć. Tak naprawdę. A coś innego, co jest... Fire Immun? Altros. Trzymał to już jest odpowiednio nisko poziomowy. A tutaj Dakini ma 2 resisty. Czyli tak naprawdę jedyna moja opcja to na chwilę taką bliską to jest rzeczywiście ten Dionizy, który
Nie jest też jakiś wybitny, nie oszukujmy się. I miałbym go tylko dla nula, więc nie wiem, czy mi się to opłaca po prostu. Mógłbym oczywiście sobie zrobić tego Essence Fusion i dać jakieś Affinity właśnie, na przykład Dionizosa na protagonistę, tak? Względnie poszukać, czy nie mam przypadkiem czegoś, co ma jednocześnie Resist Fizz i Null Fire, w co bardzo wątpię. Najbliższe byłoby coś takiego pewnie. Spróbuję jeszcze raz w takim razie z tym, co mam. Tylko rozegram to nieco bardziej bezpiecznie, jeżeli chodzi o debuffowanie. Bo do tej pory po prostu jednak dość agresywnie to zagrałem, nie oszukujmy się. Mam mało demonów ogólnie, będą się nad tym popasować. A, bo jeszcze z niej nie grałem. Right. Ale bym sobie skipnął taką kasenkę. Dostaliśmy talizman jeszcze. A właśnie, bo ja to jeszcze nie wziąłem tego. Esencja Ogamiego w takim razie. Przy czym, patrząc na to, ile to zużywa many, to naprawdę nie wiem, czy chcę na walkę z bossem konkretnie tego Wrathful Tempesta. Bo co ja na chwilę obecną mam? Nie zobaczę w ten sposób. Dobra, zepszemy i podejdziemy jeszcze raz. Jeżeli znowu pójdzie jakoś katastrofalnie, to chyba po prostu sobie skończymy na dzisiaj i w przyszłym tygodniu pomyślimy, co dalej. Jeżeli nie pójdzie katastrofalnie, to zakładam, że będzie więcej niż jedna próba. Keep. Do not dare to think you could stop me. I shall reduce you to ash along with everything else. Zobaczę jeszcze raz. Maraku Kadża. Bowlik. Fangbreaker. Pas. Talunda. Powiedziałem, że chcę to rozegrać bezpiecznie, więc to jest chyba... prawie najbezpieczniej, jak mogłem to rozegrać. Opłaca mi się fajk w ogóle? Niekoniecznie. Dobra, najpierw go debuffujemy trochę. Zanim cokolwiek. Ta ronda już ma, więc mogę Pierce Armor. A bo co to robi? Pisar mu lepiej, bo zdebuffuje. Nawet jeżeli skoncuje to, jeśli sobie na pewno to przeżyje. Teraz mogę użyć jabłka. Fangbreaker nie jest konieczny. W sensie, czy on kontruje tego typu rzeczy, czy nie? Przekonam się innym razem, I guess.
Mogę sprawdzić sobie na Saka na Gim. No, Saka na Giego nie skontował, przy czym wiadomo, no jest to szansa, tak, a nie gwarantowana na kontra. Dobra, bywamy już zauważalnie mniej generalnie. Jak wygląda jego buff? Frank Draker po prostu będzie musiał pójść, a tak poza tym to jest ok. Więc mogę normalnie kryta strzelić. Ale masa ładnie wchodzi. Hasotobi wchodzi jeszcze ładniej. Przy okazji odnawiam sobie zauważalnie spada many dzięki temu. A jeszcze? Ładnie. Przedłużymy Fangbreakerkiem. A, Countera się spodziewałem akurat, więc wszystko w jak najlepszym porządku jest. Jeszcze jedna Ramasa. Jeszcze jedna Hasotobi. Muszę medi użyć. Wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie, jeżeli teraz... nie będę przedłużał... Jak po prostu się obronię. Dla bezpieczeństwa. Dobra, fizyczne takim nie aż tak nie bolą. Zbieram Agatsuki. Jak zbieram Agatsuki, to mam jakieś 99% pewności, że to będzie ten... jak to cholerstwo się zbie. Albo Maragi Dain, albo Ragnarok. Ty możesz strzelić Pilsen Morka, żeby przedłużyć. Idą strzeli jabłuszko, żeby przedłużyć. I Valkyria użyje Dampnera. Ale mało. Valkyria na pewno będzie musiał użyć Fangbreakera, poza tym wszystko wygląda ok. Tak, jeszcze Sunę użyje Hasso. Jest to obrażenie. To użyj Bowla. Fangbreaker. O, kryt. Da? Na pewno problemem jest to, jak cholernie manożerne to jest, tak? Bo tak naprawdę stać mnie jeszcze na jakieś dwa użycia chyba. Dobra, Countera aż tak się nie boję. Chcę za to medię. Uuu, tak wunda. To może zabolać. No niestety mi się zaraz też buffy pokończą, co jest dużym problemem akurat. Mogę na pewno w takiej sytuacji czuć się zobowiązany do użycia Chakrapota. Ty daj Pierce Armor. O, kiedy wszedł. Praktycznie
Jeżeli krytnie, to koszt tego skilla się praktycznie zwraca, to jest duży bonus. Dlatego właśnie wziąłem Listora zresztą zamiast tego. Tego, co miał wcześniej, zaraz charge. Wydaje mi się, że lepiej będzie teraz zaatakować. Nie dać już ich sunę. Strzelę mu taką dół. Tak chyba będzie lepiej. Zaatak. Czy ja właśnie wygrywam tę walkę? Zobaczę, ile da mi to, jak tego. Nie jestem pewien, czy to mi da aż tyle, ile bym chciał. Ale ewidentnie nie da mi tyle, ile bym chciał. Oh well. No to self, omaga taki potencjał nie jest taki dobry, jak myślałem, że może być. Wciąż nie jest złe, ale... Na pewno mogłem trafić lepiej. Ależ to słaba umiejętność, holy fuck. Znaczy nie. Z jakiegoś powodu byłem przekonany, że Omega taki potential daje efekty charge'ów, a nie, że po prostu zwiększa affinity. Więc to była moja pomyłka tak naprawdę bardziej niż cokolwiek innego. W każdym razie. Absolutnie należy do jakichś super trudnych przeciwników. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, wszystko ja. Dużo hajsu. O, chwilę temu na hajs narzekła, a teraz to ma milion kasy. O. Możemy studiować sutra. Tam ktoś nam questa daje. Aż zobaczę, co oni nam dają mądrego. Czego ode mnie chcesz? Mogło mi się zdarzyć. Czy widzieliśmy asywną dziurę w północnej dosyć nagały? Czy możemy podejść, zobaczyć, co tam się stało? Jasne! Co mi szkodzi? Dopiero co pobiliśmy ogromnego tyrana Sulca, więc co może pójść nie tak? Jeżeli wasza odpowiedź jest wszystko, to macie jak najbardziej rację. O czym to ja mówiłem? Chciałem zobaczyć, czy Sulc to jest specjalna fuzja, czy nie. A jeżeli tak, to na który poziom? I jest na 62. I będzie wymagał ode mnie Valkyrie, to jest Flauros i to jest Sturenki. Czyli pewnie jeszcze Sturenki, jak gdzieś tam po drodze wypadałoby pobić. Biorąc pod uwagę, że już raz się z nim widzieliśmy i nawet biliśmy. Dobra, zobaczę całe to zamieszanie w katerze. To była Shinagawa. I na razie będzie z ogniska. Holy fuck. Czemu ja moje z ogniska cały czas? Bo co, bo punkty, przy których można odpocząć, z których się teleportuje do kogoś innego. Do innych ognisk, znaczy. W których można wzmocnić swoją postać na wszelkie różne sposoby za pomocą różnej waluty. Że tylko dlatego powinien to nazywać się ogniskami? Nie.
W każdym razie teraz już nikt nas tutaj nie blokuje, więc możemy sobie grzecznie i kulturalnie przejść. To była bardzo ciekawa perspektywa. Widzę tu Eligordy, które chyba nie chcą widzieć mnie, tak nawiasem mówiąc. Widzę też skrzynkę. Czy też słyszycie te okropne odgłosy? Ej, możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Ach, tylko stara się pewnie to jakiś demon zaczął szaleć. Czy jak tylko jest pewnie, to mamy trzymać się od tego miejsca z dala? A co to za mały demon mógł być taki straszny? Trochę się martwię, zwłaszcza po tym, co usłyszałem. O Boże! Jeszcze jesteśmy w kompletnie przeciwnym kierunku, więc musimy poczekać w sumie 12 faz księżyca. Do zobaczenia za 100 lat. Zan. Była wielka szkoda, gdybym akurat miał Zan przy sobie. Zastanawiam się, czy chce mi się biegać w kółko przez 12 faz teraz. Bo tak jak zostało powiedziane, rzeczy dzieją się tylko podczas pełni. Chyba sobie odpuszczę. Ale coś jeszcze bym dzisiaj pobił. Gdzie był ten nieszczęsny studenki? On był w trzecim regionie, z tego co pamiętam. Czy odzie? No i mogę też questa oddać jakiegoś. Loadingi, szybciej! Wiem, że Switch to wolna platforma, ale szybciej! A, możemy oddać rzadkie relikwie, na których mu bardzo zależało. To tu typowy Unit 03. O nie. Tylko nie to. I dostajemy esencję Kaiwana. Czyli coś, na czym mi kompletnie nie zależało. No ale wpadło trochę ekspa. To gdzie mamy... To był ten studenki? Nie. Tak, nie. To był ten studenki. No i przecież nie mogę być na tyle złym graczem, żeby teraz przegrać z nim, prawda? Prawda? To nie był studenki, prawda? Nope. To była chimera. Tak! Jest co nie tu, gdzie chciałem być. Paradoks, że jesteś jednocześnie tam, gdzie chciałeś być i nie tam, gdzie chciałeś być. Czyli studenki na logikę musiał być... O tu? Który z tych dwóch demonów dużych?
Tylko pytanie, który z nich... Wiem, że te cholerne razy wciąż są na wyższym poziomie niż ja. Niestety. Jak miałem możliwości, wciąż chciałbym ich unikać. Na szczęście tym razem mi się udało. W tę stronę? Nie. Gdzie on był? Bo tutaj coś nade mną właśnie przeleciało. O tyle widzę. I teraz już nawet nie zobaczę, co to było. A nie, to Horus jest. Chyba. Boś tak świeci. Pytanie, gdzie go można dorwać w takim razie? Jeżeli on tak wysoko lata. O, Iman. Wszystko zaplanowane. Tak swoją drogą, czy wspominałem, że absolutnie nie znoszę poruszania się po tej lokacji? Nie, to właśnie to zrobiłem. I to na górze ewidentnie nie jest tu ręki. Holy fuck. Gdzie on był? Gdzie on mógł być? No bo chwilę, spójrzmy na mapę. Bo ja kojarzę, że on w jakimś takim dole był bardziej niż u góry. Tutaj biega sobie Chimera. Tutaj lata Horus i jest coś jeszcze. Może quest mi powie? Questy... Pokonaj Hekatom Kairesa i zgłoś się do Valkyrie. Tak. Nie powiem. Dużo mi to nie mówi. Przy Nagawie... Nie widzę miejsca, gdzie jest jeszcze jakiś demon do pobicia. W Minato tym bardziej. Nie, ma wrażenie, że ostatnio jak się biliśmy z tym ze Sturenkin, to on był właśnie w Chiodzie. I że on jednocześnie był w takim dole jakby. Coś bardziej jak to tutaj, ale tutaj to widziałem, że Chimera sobie biegała po prostu. Dziwaczna sprawa. Galnie nawigowanie po tej lokacji jest jedną z rzeczy, za którymi dość mocno nie przypadam. A co gorsza, wiem, że jeszcze będę musiał to robić, bo jest jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia. Niestety. Lokacja jest duża, tak mało wygodna, ale jak tylko się da, żeś nie umierać. Przez to byłem pewien, że wpieprzę się w walkę jakąś losową. Przez to. A tu nie wskoczę raczej. Nope. Za to sami ktoś się na mnie zagrywały, na pewno się nie chce bić. Co to, to nie? Lubię, że włączenie menu kompletnie pauzuje AI, tak jakby. Tak nieironicznie to pomaga akurat. Bo co, bo jeden co mi jeszcze przychodzi do głowy, to że musiałbym z tamtego ogniska iść. I przysięgam, jak jeszcze raz powiem, że to jest ognisko. Spokojnie, to nie ognisko, to site of grę.
Hold up. Tutaj coś na dole. Tak, jest tu coś na dole. Nie uwierzycie, co? HMMMM. Cóż to może być? Kolegowie, nie wiem. Nie rozumiem. Faj! Okej. W dużym skrócie same fizyczne. Więc opcja na razie będzie względnie bezpieczna. Sukukadża i Rampage. Odrobinę zabolało, ale nie jakoś super mocno. Rakunda. Pierce Armor. Zaraz pójdzie jabłuszko. Fangbreaker jest potrzebny? Nie. Damaskusko? Może być. Aha. W porządku, rozumiem. Sukukadża mi w dupę, że tak to ujmę. No i to są obrażenia. Tak mogę grać. Proszę, traf. Nienawidzę swojego życia. Au. El Mao. Jeszcze nie mogę teraz użyć żadnego magatoki nawet przez to. O mój święty Boże. Hejce. Ważne, że obrażenia wchodzą. I na bogów, jeżeli znowu nie trafię. Okej, weszło. A teraz jeszcze do przedłużenia Rakunda. I w przyszłej turze będzie nakurwianie. Mam to dosłownie na myśli, będzie nakurwianie. Ja tak sobie myślę, to Magotoki Critical w momencie, kiedy mamy już Shitsune, może nie być najlepszą opcją tak naprawdę. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym Frey Kugel daje mi więcej przez to, że Shitsune wciąż robi swoją robotę. Po tym jak wcześniej trafiał, to stwierdziłem, że jebać to pasuje. Jezu Chryste, ale Shitsune jest zabawnym, interaktywnym demonem. Dobra, jeżeli dobrze myślę, to on i tak padnie w tej turze. Zakładając brak jakichś kompletnie losowych zetardzeń. Łatwo. Balance mid game. Znaczy, powiem tak, ekipa Anzu podejrzewam, że wciąż może mnie zgwałcić, jeżeli im się to spodoba. Więc no pod tym względem jest jeszcze ryzyko. Tak, to chciał, żebyśmy oddali mu tego questa. A, przy samym ognisku. Nice. To mogę się teleportować.
Wychodzę, by the way. Znowu to powiedziałem. Owszem, udało mi się. Już 100 tysięcy. A dopiero co narzekam na kasę, co nie? I my, Walkiria, udaje się do Valhalla. Pokémon Valhalla, taki fajny forum kiedyś było. Aha. No to co? Skoro widzę, że mają dla mnie nowego questa, to skoczę sobie, popytam, o co im chodzi. Nie jestem pewien, czy to forum już dawno temu nie zmieniło nazwy generalnie, tak? Ale też długo nie sprawdzałem, jak tak, a co jak. Tak, jestem całkiem kompetentny. Z czym wam pomóc? Ayamatsu mi zniknął i nie mamy pomóc go szukać. Tak, zabiłem go. To jest akurat przyjemne, że nie musimy zawsze robić questów w kolejności przyjmij questa, zrób questa. Czasami możemy zrobić questa i potem go przejąć dopiero. Sam padę znacząco ułatwia robotę. Rip trochę. O mój Boże, oni używają przedmiotów wskrzeszających, żeby wskrzeszać demony. Nie ma sprawy. Służę pomocą. Mamy też jeszcze jednego questa, że nie chce mi się wejść, czego powtarzać dialogów, to... Przy okazji sobie zerknę, czy na 47 coś fajnego skakiwało. Wydaje się, że na 48 był Lamu, a na 47 nie pamiętam, czy jakiś normalny demon się nie pojawiał. Zobaczmy. Fuzję. Specjalnych jest na 48, to dobrze pamiętałem. A tutaj 47 jest Sarasvati, Oberon. Sarasvati ma całkiem ładne staty. To wykosztuje się od cholery. A bo służę Charity Zalis, co nie do końca jest tym, na czym mi zależy. A jeżeli nie chcę używać kompendium, to jest Izydra, 46. I to z całkiem rozsądnych demonów, z tego co widzę. Zwłaszcza coś takiego. To ładnie wygląda całkiem. Tylko boli mnie to, że miałbym demona takiego, powiedzmy, pseudo leczącego bez czegokolwiek do leczenia. Więc z tym się chyba muszę wstrzymać niestety. Bo uważam, że nie ma to sensu po prostu. Dakini też mogłaby być. Aczkolwiek te słabości bolą strasznie. Oberon? Skuna Hikonosa. Dajny już ma. Nice. Szybko. Aż powiem tak, na razie też nie zależy mi jakoś specjalnie, żeby fuzjować coś z tych rzeczy, które tu są. Plus mam od zajobu wolnych miejsc jeszcze jako tako. Więc może jak je wypełnię jako tako, to nie będę znowu wchodzić do World of Shadows. To wtedy się zajmę fuzjowaniem. A mówię, ze z tego, że już trochę zarobiliśmy, to nie będę się czuł źle z tym, że będę negocjował z demonami. Bo tak to ciągle było takie, Jezu, nie ma kasy, ja chcę negocjować, podąbało mnie. I co ja im dam waciki? Anyway. No.
Dobra, będzie fajnie. Chcę zobaczyć, żeby porównać naszą siłę. Jasne. I będziemy walczyć całą czwórką. Takemi Nakata, Okuninoshi, Sukunakona i Oyatsumi? Oyamatsumi. Nie pamiętam teraz za cholerę, który jest od czego. Jedyne czego jestem ja, że pamiętam, że Sukunakona trzeba było w miarę szybko eliminować. O, spodobałem. Holy fuck. To się nie skończy dobrze. Jedna rzecz w sumie. Bo mogę scheatować rzecz. Ale mało. Coś czuję, że nie przeżyję w najbliższej tury. Przynajmniej nie na wszystkich. Aha, Matarunda. Mazionga. Marakukacza i Agil Mao. No dobra, czyli nie jest dobrze. Mogło być gorzej, ale nie jest dobrze. Bez kryta niestety. Nie wiem, czy Marakukacza nie będzie mi potrzebna trochę. Więc tak zrobię na razie. Teraz złote jabłuszko. I stąd jako strike w Sukunę. Dlatego sprawdzałem u siebie, jaką on ma słabość, bo one mimo wszystko zazwyczaj się pokrywają. Tak mi się kojarzy. A, czyli to Tawa i to miała heala. Unlucky. To sobie może spróbuję to inaczej zrobić. Jak to jakiś kurwa sprytny. Nie wydaje to jakoś super dużo, ale coś muszę robić. Matura. Spróbujmy tak. Agile Mao. Niedobrze. Ale mogło być też gorzej. Generalnie kwestia jest tego typu, że ani my nie zadajemy sobie jakoś specjalnie dużo obrażeń. Znaczy inaczej, ani ja im, ani oni mi. O, w ten sposób. Ale może mu zadać swoje kugel. Chyba za mało, żeby się opłacało. Chociaż... Zobaczmy. 770. To jest dość sporo. Po cichu najwniejsze, że go zabije w tę turę, ale to bardzo mocne założenie. Podejrzewam, że lepiej byłoby mimo wszystko zostawić tego Frejkugla na moment, kiedy miałby większą szansę go dobić. Bo tak to on teraz medium żyje po prostu. A jak będę dalej tak pudłował, to już na pewno. No, bo dialamy jeszcze lepiej. Holy fuck. Czy ja mogę go zsilować w ogóle?
Nie wygląda. Znaczy inaczej, pewnie móc mogę, ale szansa na to jest odpowiednio niska. Co jest właśnie jego słabością, tak ciekawości? Nie jest odporny na wszystkie statusy, więc nawet nie mogę powiedzieć, że jakoś łatwo bym mógł go oscylować albo coś. To jest jeden z moich mniej lubianych typów walk, bo w dużej mierze jest tak naprawdę DPS-czek. Czy jesteś w stanie go zabić na tyle szybko, zanim on użyje swojego leczenia? Bardziej niż cokolwiek innego. A, tylko jeden cios wchodzi. Nie no, generalnie ten, co chciałem powiedzieć, nie usuwam spokojnie. Że na dziś to w takim razie było na tyle. Bo widzę, że tego nie zrobię po prostu w ten sposób. Domyślam się, że z rozsądniejszą strategią pewnie by dał radę, ale tak jak próbowałem, no to na pewno nie. Coś trzeba innego wykombinować tutaj, to na pewno. A moja obecna strategia sprzed chwili by nie zdała po prostu egzaminu. Albo wbić te, powiedzmy, 2-3 poziomy i dopiero przyjść, albo jakoś inaczej pogrzebać, jeżeli chodzi o taktykę. No, także na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. I widzimy się w sobotę na Elden Blinku. Do tego czasu trzymajcie się, po. Cześć.